Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas i wokół nas. Znaczy, ten, który jest w nas, przejawia się wokół nas. No i dzisiaj chciałam, bo dostałam wiele takich prywatnych odpowiedzi na nagranie, czy w ogóle zawsze jak mówię o niewidocznym dziecku, niewidzialnym dziecku, wiele osób no, pyta się, to znaczy tutaj bardzo dużo pyta się dokładnie, jak tutaj temu zaradzić, co zrobić i tak dalej, ale wiele osób przychodzi ze swoimi historiami i właśnie chciałam to przede wszystkim, żebyś zwróciła uwagę na siebie, żebyś zwrócił uwagę na siebie. No właśnie, niewidoczne dziecko. Na ile ja w moim życiu jestem niewidoczna. I to, jeżeli ja już jestem no, taka stara jak ja, no to ja już mam za sobą pewną historię. I to nie jest tak, że ja dzisiaj jestem niewidoczna, ponieważ to jest coś, czego ja się nauczyłam jako pewnej strategii do 7 roku życia. Czyli do 7 roku życia wchodzą cały ten czas tych 7 lat, którymi żyłam, ale czas ciąży, czas, kiedy znajdowałam się w brzuszku mamy, pod sercem mamy, i też tutaj się zawiera nasze poczęcie i się zawierają różnego rodzaju historie rodowe. I z tym wszystkim też jest związane, znaczy to wszystko ma wpływ na to, że ja do 7 roku życia mogę wypracować u siebie właśnie taką strategię na życie, że jestem niewidoczna. Dlaczego ja mówię, że strategię? Ponieważ nasz mózg, ten gadzi, ten, który jest tutaj tym automatem i ten, który się kształtuje do 7 roku życia, który zbiera informacje o tym, jak tutaj przeżyć w tym świecie, ten mózg, on się właśnie uczy do 7 roku życia i on zbiera informacje i zapisuje jako automaty. I dzięki temu, że ja byłam niewidoczna, jak byłam mała, jak no właśnie, byłam niewidoczna, to dzięki temu ja w tym momencie mogę po prostu ja to biorę jako automat, jako zasada i to jest właśnie moje działanie. Ja tak wychodzę do ludzi jako niewidoczna, ponieważ to mi dało, zapewniło zawsze przeżycie i bezpieczeństwo. Oczywiście nie jest to przeżycie i bezpieczeństwo, na jakie byśmy chcieli, że fajne i w ogóle pełne obfitości i szczęścia. Nie, to jest przeżycie, po prostu przeżycie. Przeżyłaś? Super, jest czat. I tutaj bardzo często się dzielę taką historią mamy, która kiedy była w ciąży, znaczy, która kiedy była w ciąży, przypomniało jej się, odpaliło się jej, że wcześniej miała poronienie. I kiedy miała wcześniej to poronienie, wszyscy się dowiedzieli o tym. I była, no nie, że tak nagonka, ale wszyscy jej wyrażali swoje współczucie, wszyscy tylko o tym mówili, wszyscy ją pocieszali, a jej było bardzo ciężko i ona tego nie chciała. W związku z powyższym, jak tylko się dowiedziała, że jest w drugiej ciąży, to starała się zrobić wszystko, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Czyli niewidoczność. Jej dziecko się urodziło i było malutkie, białutkie. Ale nie tyle to, co jej dziecko było osobą, która zawsze się wycofywała. Najpierw siedziała i patrzyła. Z czasem zaczęło to dziecko chodzić w odcieniach kamuflażu. Właśnie zakamuflowana, żeby jej nikt nie widział. No oczywiście wiadomo, że ludzi kamuflujących od razu spod widzimy, bo są jacyś inni, nie? Ale
to był ten kamuflaż, to było to, to była ta niewidoczność. To się przejawiało właśnie w taki sposób bardzo, bardzo widoczny i bardzo ewidentny, dlatego tutaj daję przykład, ale później tam, czy one to przepracowały i to się skończyło. Ale chodzi o to, że bardzo często niesiemy ze sobą taki właśnie ciężar naszej niewidoczności. I ta nasza niewidoczność, to ona może być właśnie spowodowana tym, że mama się bała czegoś, że mama czegoś nie chciała. Tutaj też dużo, no, jest bardzo dużo osób, które są, jakby to powiedzieć, ciąż przed małżeńskimi. W związku z czym tam jest tu dużo strachu. Jejku, jak się teraz dowiedzą, jak to wyjdzie na jaw, co to będzie. No i ale w pewnym momencie i tak się wszyscy dowiedzą, bo brzuch rośnie, nie? Ale ten strach i ta chęć bycia niewidocznym, tej niewidoczności, to pozostaje. To są takie, no właśnie, później są jeszcze też osoby takie, które po prostu są wycofane, które siedzą w kąciku i w ogóle nie chcą się rzucać w oczy z szare myszki. To też jest niewidoczność. I ja zawsze namawiam do tego, żeby zobaczyć, na ile jestem niewidoczna. I tak zanurzyć się w tej niewidoczności i zobaczyć, tam odkryć, dlaczego jestem niewidoczna, co to spowodowało tą moją niewidoczność. Jeżeli masz ochotę, mogę Cię poprowadzić przez ten proces, ale tu chodzi o to, że my możemy naszą niewidoczność właśnie zawsze przepracować, możemy się tego pozbyć. Jeżeli to jest niewidoczność, to jest niewidoczność, ale czasami są to inne jakieś aspekty, no właśnie bycia nieważną, no ale to też jest związane z niewidocznością. W każdym razie różne aspekty, których się nauczyliśmy przed 7 rokiem życia, tego wszystkiego możemy się oduczyć. Nie jest to czasami łatwe, jest to czasami bardzo trudne, czasami trzeba wiele rzeczy przepracować, ale czasami nie, czasami idzie to dość sprawnie, szybko i zgrabnie, więc naprawdę można to wszystko pozbyć się tego. Nie trzeba się teraz ani martwić, że ojejku, jestem niewidocznym dzieckiem, jestem niewidoczna, to teraz już całe życie taka będę. Albo jeżeli zauważysz, że masz tyle lat, na przykład ile ja, nie? 50, i że do tej pory byłaś niewidoczna, to teraz masz tą część życia przed sobą, możesz być widoczna. Tutaj trzeba to przepracować. Jeżeli to jest wcześniej, tym lepiej. Jeżeli widzisz coś takiego, że wychowałaś niewidoczne dziecko, że twoje dziecko jest właśnie niewidoczne, że może tutaj nie jest kwestia twojej pracy, co kwestia męża, czy jakby warunków, bo czasami się też tak zdarza, i masz niewidoczne dziecko, to co warto zrobić, to po prostu też właśnie popracować nad tym, żeby uwolnić dziecko. W pewnym sensie większość rzeczy jest zawsze uzależniona od matki i matka ma jakby podwaliny, czy ma zalążki tej niewidoczności też. Więc tutaj przepracować siebie i później można bardzo fajnie uwalniać dziecko. I dziecko możemy uwalniać zawsze na różnych etapach życia. Oczywiście z małymi dziećmi jest łatwiej pracować, ja uwielbiam pracować z małymi dziećmi, tutaj jest zawsze takie no po prostu łatwość i to wszystko jest takie widoczne i od razu działa. U starszych dzieci, ze starszymi dziećmi jest troszkę gorzej, już nastolatki, to już tam, ale no w pewnym momencie też z nastolatkami jest fajnie, bo można z nimi pogadać i można właśnie już wtedy bez udziału na przykład mamy, można poukładać różne rzeczy, pozmieniać, ponieważ po prostu wychodzimy z naszego schematu, z którym żyliśmy, czyli schematu niewidoczności, i przechodzimy na inny schemat. Schemat na przykład bycia widzianym, który jest przeciwnością, ale zawsze tutaj ja też chcę, żeby doprecyzować to, na czym się pojawia, czym się przejawia i na czym polega to właśnie to bycie widocznym. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie do przyjrzenia się sobie, do zobaczenia tego wszystkiego, co jest,
co się dzieje w Twoim życiu, na ile tam jest tej niewidoczności, na ile tej widoczności byś chciała, byś chciał. No, jeżeli Ci spodobało się to wideo, jeżeli potrzebujesz pomocy, to pamiętaj, że jest możliwość umówienia się ze mną na półgodzinną rozmowę. To jest z jednej strony. Z drugiej strony masz też, tam masz link na dole do sklepu, jeżeli tam chcesz rzucić okiem na różne rzeczy. I jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał, zostaw linka, jak Ci się podobało to nagranie, podziel się nim też z innymi. Dziękuję bardzo.